Kolejny przykład, jaki rozwiążemy, to belka swobodnie podparta, tym razem z przęsłem przewieszonym. Zaczynamy standardowo od przyjęcia układu odniesienia, w którym będziemy działać, czyli klasycznie układ XY. Oraz przyjęcia zwrotów momentu dodatniego i ujemnego. W prawo plus, w lewo minus. Jak zawsze na początku zastępujemy podpory odpowiednimi dla nich reakcjami. Podpora w punkcie A, podpora przegubowa nieprzesuwna, stawia opór dla ruchu pionowego, dlatego reakcja wertykalna VA. I stawia opór dla ruchu poziomego, dlatego reakcja horyzontalna H w punkcie A. Kolejna podpora w punkcie B, przegubowa przesuwna, stawia opór dla ruchu pionowego, stąd reakcja V w punkcie B, nie stawia oporu dla ruchu poziomego i nie stawia oporu dla obrotu, dlatego tylko jedna reakcja VB. Teraz zapiszmy sobie pierwsze równanie równowagi. Zacznijmy od sumy rzutów sił na oś X. Wyznaczymy wtedy wartość reakcji HA. Stąd wynika. Szukamy sił równoległych do osi X i jeżeli zwrot siły jest zgodny ze zwrotem osi, dodajemy, jeżeli przeciwny, odejmujemy, w związku z tym będziemy mieli HA, zwrot zgodny, plus 2, również zwrot zgodny, plus 2 kN, to się równa 0, stąd wynika, że nasza reakcja HA równa się minus 2 kN, wartość ujemna, a więc wektor działa z przeciwnym zwrotem. Stary zwrot skreślam, rysuję właściwy i wpisuję HA równe wartość bezwzględną, czyli 2 kN. Kolejne równanie to będzie suma momentów. Dlaczego nie piszę sumy rzutów sił na oś Y? Ponieważ od razu możemy sobie zauważyć, analizując ten przypadek, że jeżeli użyjemy teraz równania sumy rzutów sił na oś Y, to w tym równaniu wystąpią dwie niewiadome, VA i VB, a więc z tego równania nie wyznaczymy żadnej z tych niewiadomych. Zapiszę zatem równanie sumy momentów w punkcie A. Jeżeli policzę sumę momentów w punkcie A, to z mojego równania wypadnie wektor VA. Wypadnie nam reakcja VA, ponieważ jej odległość od punktu A jest równa 0, z uwagi na to, że punkt A leży na kierunku wektora VA, czyli na prostej działania wektora. A więc VA pomnożone przez zerową odległość od punktu A da nam 0, w związku z czym nie będzie go w równaniu, a więc w równaniu zostanie nam wyłącznie niewiadoma VB, którą sobie obliczymy. Dla tych, którzy nie zrozumieli jeszcze do końca, w jaki sposób znakować momenty na belce, pokażę kolejny sposób, tym razem z wiatrakiem. Tutaj narysowałem sobie wiatrak. No każdy z Was na pewno kiedyś w życiu widział wiatrak. Tutaj ten daszek, domek, tak sobie to narysowałem. A tutaj są śmigła naszego wiatraka. No i tutaj oczywiście mamy tak jakby miejsce, w punkt, wokół którego te śmigła się obracają, czyli oś tego obrotu. I teraz tak, zacznijmy sobie od pierwszej siły VA, no ale wiemy, że VA w odległości jest od punktu A równej 0, więc VA razy zerowa odległość daje nam zerowy moment. Podobnie jest z wektorem HA, jeżeli przedłużymy sobie kierunek wektora HA, czyli prostą, na której on leży, to odległość tej prostej jest również zerowa od punktu A, ponieważ punkt A na tej prostej leży. Zajmijmy się zatem pierwszą siłą, która stworzy niezerowy moment w punkcie A, a więc siłą 10. Siła 10 jest w odległości od punktu A równej
3 metry. Tutaj narysowałem kierunek wektora. To jeżeli ktoś nie widzi tej odległości, warto sobie zaznaczyć kierunek wektora. To ułatwia zlokalizowanie odległości. I teraz tak, ustalmy, czy siła 10 obraca w punkcie A w prawo czy w lewo. No i tutaj użyję tego mojego wiatraczka. Jest to jeden ze sposobów, które pokazuję. Oprócz sposobu z kluczem i tak dalej. Sposób z wiatraczkiem również jest całkiem niezły. Stawiam sobie wiatrak w tym miejscu. Oczywiście Wy możecie zrobić to zupełnie myślowo. I teraz tak. Siła 10, naciskając na śmigło naszego wiatraka, powoduje obrót śmigieł w stronę prawą. A więc rozstrzyga nam to kwestię znakowania momentu od siły 10. Siła 10 będzie obracać nam w punkcie A śmigiełkami w prawo, więc dodajemy 10 razy 3. Zapisuję zatem moment od siły 10, czyli plus 10 kN razy odległość równa 3 metry. Kolejny moment to moment skupiony. Jak widzimy, jak wcześniej mówiłem oczywiście o tym, jest to moment, który powstaje na skutek redukcji pary sił. Zauważmy zatem, że jego jednostką jest kilonewtonometr, czyli podczas tej redukcji para sił została już przemnożona przez odległość. Dlatego my nie możemy kolejny raz mnożyć momentu skupionego razy odległość. Musimy go albo dodać, albo odjąć, w zależności w którą stronę wywołuje obrót. On wywołuje obrót w lewo, u nas w lewo to będzie znak minus. A więc odejmuję po prostu 3 kN, nie mnożąc już razy odległość, pamiętamy o tym. Idźmy dalej, kolejny moment od siły VB. Znowu możemy sobie przyłożyć wiatraczek. Znowu to zrobię, żebyśmy to dobrze widzieli. Przykładam wiatrak w punkcie A. Mogę sobie nawet wydłużyć śmigiełko. Proszę. No i widzimy od razu, że wektor VB, siła VB powoduje obrót śmigłami wiatraka, tym razem w stronę lewą. A więc VB wpiszemy do równania ze znakiem minus. Zapisuję zatem minus VB razy odległość równa 6 metrów od punktu A. Bierzemy pod uwagę kolejną siłę, tym razem siłę 6 kN. Znowu zrobię to z wiatraczkiem, żeby wszystko było jasne. Tak, stawiam wiatraczek. Mogę sobie oczywiście przedłużyć śmigiełko dla czytelności. Więc jak widzimy, szóstka również spowoduje obrót śmigłami wiatraka w stronę lewą. Zatem jak widzimy, do równania wpisujemy minus 6 razy odległość od punktu A 8 metrów. Zapisuję zatem kolejna nasza siła to siła 4. Znowu skorzystam z pomocy wiatraczka. To dobry sposób, aby nie pomylić się w znakowaniu momentów na belce, jak i ramię i każdym innym ustroju statycznym. Wydłużmy sobie jeszcze ramię, wiatraczka, śmigiełko. No i widzimy, że tym razem siła 4 kN obraca tym śmigiełkiem w prawo. Zatem będziemy znakować ją dodatnio. 4 razy odległość, czyli 2, 2 i 6 to 10 metrów. Plus 4 kN razy 10 metrów. I to już wszystkie siły, które tworzą moment w punkcie A na naszej belce. Przyrównuję zatem całe nasze działanie do zera. Oczywiście wrzucam wyrazy wolne w kalkulator. Otrzymuję zatem wynik 19 kN minus VB
b razy 6 metrów równa się 0. Stąd otrzymujemy, że nasze VB będzie równe 3,17 kN. Wpisuję zatem na belkę 3,17 kN. No i teraz analogicznie jak z sumą momentów w punkcie A, postąpimy licząc sumę momentów w punkcie B. Zapiszmy zatem równanie. Suma momentów w punkcie B równa się 0. No i stąd wynika. I znowu posłużę się wiatraczkiem. Tym razem wiatrak stawiam sobie w punkcie B. Dokładnie mówiąc, oś obrotu śmigieł wiatraka umieszczam w punkcie B. No i zaczynam działać. Zaczynam od siły VA, która, jak widzimy, będzie obracać naszymi śmigłami wiatraka w prawo, a co za tym idzie, będziemy znakować ten moment jako dodatni. Zapisuję zatem VA razy odległość wektora VA od punktu B, czyli 6 metrów. Następnie kolejna siła, która tworzy moment w punkcie B, to siła 10. Jak widzimy, obróci śmigłami wiatraka w lewo. Tym razem będziemy mieli minus 10 kN razy odległość od punktu B, czyli 3 metry. Moment skupiony, który kręci w lewo, czyli dla nas jest momentem ujemnym. Minus 3 kN. I teraz idziemy na drugą stronę punktu B. Mamy tutaj wektor 6, który śmigłami w punkcie B kręci w lewo. Zatem będzie to minus 6 kN razy 2 metry, czyli odległość wektora 6 od punktu B. Zostaje nam jeszcze czwórka. Mogę sobie wydłużyć śmigiełko dla pewności, aby widzieć, że czwórka obróci nam w punkcie B śmigiełkami w stronę prawą. A więc zapiszemy sobie w takim razie plus 4 kN razy 4 metry. I to wszystko przyrównujemy do zera. Oczywiście wrzucamy wyrazy wolne w kalkulator. Z tego otrzymujemy, że minus 29 kN plus VA razy 6 metrów równa się 0. A co za tym idzie, nasze VA będzie równe 4,83 kN. Wpisujemy zatem na belkę 4,83 kN. Wiatraczka już nie rusza, niech sobie zostanie. I robimy równanie sprawdzające, czyli równanie, którego jeszcze nie wykorzystywaliśmy do obliczeń. Tu wykorzystam tutaj sumę rzutów sił na oś Y. Sprawdzenie. Suma rzutów sił na oś Y równa się 4,83, zwrot zgodny ze zwrotem osi Y, więc dodatnie. Dziesiątka ujemna. Momentu nie wliczamy. Plus 3,17 kN. Plus 6 kN. Minus 4 kN i wrzucając to do kalkulatora otrzymujemy 0, co potwierdza, że zadanie zostało zrobione poprawnie. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu w moim kursie.
Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, oceńcie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.